bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Pamiętajcie, co wcześniej Miś powiedział? Zasada jest taka. Wszystkie dzieci, które chcą wejść do nas tutaj na środek, muszą stanąć przed schodkami. Aha. To jest pierwsza zasada. Dobrze. I każdy, kto chce brać udział w tej zabawie, wypina igiełki na brzuszku, przed tak? Przed schodkami, tak. Przed schodkami. Uwaga. No, staję na środku. Uwaga. Panowie. Do tej linii walczyli, tu oto tej nie, drużyna nie. Laleczki wygrała, brawa! Brawo! Wygrałyśmy! Ale chwila. Drużyna Laleczki zdobyła jeden punkt i drużyna Misia zdobyła jeden drugi, punkt. Drugi punkt zdobyła. A pierwszy, ale to jest też jeden punkt, więc tak. Mamy co? Wszyscy wygrali! Hurra! Nie wiedziałem, że tak to się robi. To mi się podoba taka zabawa. Świetnie. Wygrywają. Nagrody, tak! Ja moją dziewczynką rodzę. Bardzo mi się zabawy podobają. Dziękuję bardzo. Dziękujemy wam. Bardzo dziękuję. Zadajcie na miejsca. O, no to co? Zabawa, zabawa, co się tutaj dzieje? Buzie nam się śmieją, a słoneczko grzeje. Jeszcze raz, ale wszyscy razem. Zabawa, co się tutaj dzieje, buzie nam się śmieją, a słoneczko grzeje. Świetnie. No. Wiecie, co poszło? 10? A ile masz lat, Bella? 8 lat. 10? Czy ty mi chodzisz? Tak. A Wiktor, jak ma? Ile masz lat? 17. To będzie ja? 7. A ja nie wiem, co my jemy. Coś dobrego. Z jabłkiem. Tutaj dobrze, na tą stronę. Zaprzeczcie, chodźcie boty. Jak to wygląda? A nie ma tam pracować. Nie wiem, jak jest to wszystko. Na przykład pika rzuca, robi tak. Chyba chleb z aeroportu. Ja na przykład umiem takiego trójkąta nadezwać. Dobrze, to ja tutaj dam nam nasze instrumenty. No. Zasada jest taka. Każdy bierzemy instrument, dmuchamy. Ale tak nie za dużo. Ale długo, bardzo głodny musi być. Brawo w takim razie! No, pięknie, bardzo głodny. Uwaga, i zobaczymy ostatniego instrumentalistę. Głos, tak! Moja wypasiona, jak ją nazywam, bransola italiana. Moje też podwójne wyróżnienie na różnych imprezach, gdzie są jakieś oceny. Cieszę się dużym powodzeniem, nie nadążam robić, robię w sumie może kilka sztuk jest w Polsce z tego, chociaż jej wysyłałam z Gliwic, przywiało mnie do Warszawy. W tej chwili jestem pod Mińskiem. No to zapraszamy częściej do nas oczywiście, bo tutaj naprawdę cuda. Także... I gratulujemy wyróżnienia oczywiście. Dziękuję. Znaczy teraz mam zaproszenie do Mediolanu dostałam. Tak łamie się, bo są wysokie koszty, wiadomo, jak na tego skarga. Ale chyba się zdecyduje, bo to jest inny rynek. I poza tym pokazać się też gdzie indziej, może jakieś kontakty nawiązać. Ja bym chciała tylko robić i niech to jakieś galerie odbierają i płacą. Ktoś znany już odbierała Pani jakieś takie... Pani Dorota Stanowska ma ode mnie naszyjnik. Nie mogę wymienić z Sejmu, niestety tych nazw nie mogę wymienić, ale Dorotę Stalińską prowadziła licytację, ja ofiarowałam naszyjnik i ona to założyła na siebie, taki przypasował, że przybijała.
lekki drewniany, tak jak mam tam na tablicy, taki wielokolorowy. Przepraszam, nie mam taki po 20 zł. I śpiewała ciągle. Może być synek z tatą i mama z córeczką. Albo babcia, albo dziadek. Albo może być jakiś taki miks tak zwany. Tak? Powiedz, jak masz na imię. Ile masz lat? I takie ładne. Jak masz na imię? A ty masz lat? Jak się wystraszyło. To pewnie też bardzo dużo, tak? No, więcej niż 5? A może 4? Nie? 6? O, dobra. A ja też mam dla siebie jakieś zadanie. Tak, może. Stać i patrz. A ja mam na nicy. Ładną masz fryzurę. Podoba ci się twoja fryzura? A tam z tyłu, słuchajcie, jest rzecz niesamowita. Z tego względu właśnie to wynika, że Wikingowie potrafili atakować duże twierdze, duże miasta od stron, których to oblężenia nigdy się ich mieszkańcy nie spodziewali. A takim właśnie miejscem była mała rzeka, prawda? Niepostrzeżenie dostawali się na przykład pod palisady danego grodu. No i teraz trzeba jakoś często tych ludzi sprowokować do tego, aby ten gród opuścili. Co robili Wikingowie? A mianowicie, koncentrowali się na malutkich ptaszkach, łapali małe ptaszki, przywiązywali im wstążki. Te wstążki były podpalane, ptaki były wypuszczane, wiadomo, że spuszczone zwierzęta szukają schronienia gdzie? No w swoich gniazdach. Gniazda były położone gdzie? W siedmiu szczegółów. Padało na gniazda suchego, bo gdzieś tam zbudowanego pod strzechą, pod dachem danej chaty, powodowało to bardzo szybko zaproszenie się ogniem całego grodu, który byśmy mogli z drewna. Co się wtedy dzieje? Ludzie po prostu zdezorientowani, spanikowani, otwierają... Wszyscy razem, bo to jest ostatni raz! Znowu bawić się będziemy. My to przecież dobrze wiemy. I rączki do góry, wszyscy rączki do góry i machamy! I machamy, wszyscy! Jest! Było miło, sympatycznie, ale dziękujemy wam prześlicznie! Było miło, sympatycznie, dziękujemy wam! Lecz teraz pożegna się czas, lecz teraz świętowała nas za zabawę. Pięknie dziękujemy i do domu szybko pobiegniemy. Nam było miło, sympatycznie, dziękujemy wam. Lecz teraz pożegnać się czas. Ja mam tutaj książkę Smok ze Smoczej Jamy, którą napisała moja mama, Wanda Chodomska, honorowa patronka dzisiejszej uroczystości, dzisiejszego pikniku. Ilustracje do tej pięknej książki, która jest i po polsku, i po angielsku
przygotował pan Edward Lutczyn, znakomity grafik. I moje pytanie, to jest autograf z tej książce mojej mamy, złożony dzisiaj, dostanie ten, kto wymieni dwie książki, które napisała moja mama. Proszę bardzo, dwie książki, dwa tytuły wierszy. Myślimy, 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 proszę bardzo. Pięcioprzaczki. I jeszcze napisała książkę, spolszczyła, bo to oryginał powstaje w Belgii, ale tych książek jest bardzo dużo, około 40. Historia pewnej dziewczyny, która miała na imię, jak ta dziewczynka miała na imię? No? Nie, tam to nie. Artemka, jak to masz na imię? Proszę bardzo, nagroda wędruje do Asi. Otóż jest autograf dzisiaj złożony. Przybywamy tu dziś do was razem z przyjaciółmi naszymi z Bractwa ze Starogardu też Gdańskiego, bo jak pani wcześniej wspomniała, Bractwo Rycerskie Kerin znajduje się w Słupkowach. To niewielka miejscowość, co do rycerza Sopka należała, a znajduje się pod Tczewem. Jak wy, kochani, będziecie kiedyś zamierzali na północ, może nie tam do Normanów. Zresztą to stąd nazwa, Normanowie z Nortu właśnie, czyli z północy. Jak będziecie na Morze Nasze Bałtyckie się wybierać, to po drodze ów gród nasz będziecie mogli nawiedzić i zapraszam was do niego serca całego. Bo Bractwo nasze właśnie nauczaniem historii się zajmuje. Jak to się dzieje na co dzień? A no właśnie opowiadamy o historii, ale o historii takiej, którą doświadczamy w Bractwach Rycerskich. I też takiej historii, która naprawdę się zdarzyła, bo interesujemy się historią, możemy poznać historię, to trzeba, no właśnie, skąd czerpiemy wiedzę o historii? Chcę, żebyście mi o tym teraz tutaj smyki powiedziały. No chodź do mnie, księżniczko, i mi tutaj opowiadaj. Z książek, czy czytamy, żółwik, super. Skąd jeszcze? Dowiadujemy się o historii. Chodź, kurczaku, opowiedz. Nauczycieli. No pewnie! Życzę wam z całego serca, co byście doświadczali samych dobrych i mądrych nauczycieli. Bo tylko oni dobre drzwi do dobrego żywota wam otworzyć mogą, prawda? Dobrze, co jeszcze? Skąd możemy czerpać wiedzę o historii? Słucha. Legendy. Z legend, bo w każdej legendzie jest ziarnko czego? Prawdy. Prawdy, powiedz. Prawdy. No właśnie, jak masz na imię? Patrycja. Naprawdę? No, to prawda. No właśnie.
trzej ptaszkowie śpiewają. A na tej lice, na tej zieloniutkiej, trzej ptaszkowie śpiewają. Nie byli to ptaszkowie, jeno trzej braciszkowie, co się spierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Co się spierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Jeden mówi, tyś moja, drugi mówi, jak Bóg da, a trzeci mówi, moja najmilejsza, czemuś mi jest tak smutna. A trzeci mówi, moja zimą rozpalała śnieg, jej najgorętsza myśl. Wykryszał lodów wokół niego, jak zły urok prysł. Nadzieje są jak gwiazdy, co spadają z nieba raz. Przez kilka chwil się dzieje cud, nim runą w dół jak płac. Dziękujemy bardzo. No ja nie wiem, czy się Państwu nie podobało? No wielkie brawa! Aksamit przy tym głosie to pikuś! No szybciutko, żółwia! Każdy wybiera sobie miejsce na rzutniku. Będziesz malować. Każdy będziesz malowała na kolejnym. I rysujemy swoje wyobrażenie wesołej zagrody.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone, także starajcie się. To nic, ja mam kuteczkę, mam. Jeżeli komuś kreda się skończyła albo potrzebuje innego koloru, to zapraszam tutaj do walizki. A zobacz jak fajnie, no teraz musimy tutaj napisać skryptorium. No. Na Słowiczej w Katowicach zamieszkała czarownica. Co czarować nie umiała, no bo jeszcze była mała. Swoją nowiuteńką różdżkę na noc kładła pod poduszkę, myśląc, że gdy ją tam schowa, zaklęć pełna będzie głowa. Moja droga, lat praktyki trzeba, żeby mieć wyniki. Sporo musisz potrenować, by nauczyć się czarować. Zacznij od najprostszych zaklęć. Wbrew pozorom nie są łatwe. Gdy podszkolisz się troszeczkę, podniesiemy ci poprzeczkę. Tak jej poradziła mama. Zatem czarownica mała przystąpiła do nauki trudnej czarodziejskiej sztuki. Raz kuzynkę swą Halinkę zamieniła w tłustą świnkę, gdy za sprawą czarów marów chciała leczyć ją z kataru. Kwiczy świnka w niebo głos. Gdzie jest moja talia, osy? Jak mam włożyć na raciczki moje nowe rękawiczki? Niech ktoś zdejmie ze mnie czary, bo mi moje okulary z ryjka ciągle się zsuwają i w czytaniu przeszkadzają. Nie chcę być różową świnką. Chcę z powrotem być Halinką, nawet jeśli mam mieć katar do samego końca świata. Ojej! Co ja narobiłam? Wybacz mi, Halinko miła. Chciałam, by ci przeszedł katar, a zmieniłam cię w prosiaka. Miałam jak najlepsze chęci, lecz musiałam coś pokręcić. Muszę szybko się nauczyć, jak zaklęcie to odwrócić. Nie jedyny to przypadek małej czarownicy wpadek. Gdy w zoo słonia zobaczyła, to chcąc być dla niego miła, rzekła. Słoniu, te szarości nie dodają ci lekkości. Kolor żółty, fioletowy, który bardziej jest twarzowy. Może by tak kropki, kreski? Wiem, ty musisz być niebieski. Zaraz lżejszy się poczujesz, jak cię słoniu zaczaruje. To był pomysł nietrafiony, bo słoń bardzo oburzony głośno krzyknął. Wielkie nieba! Przecież ja się z niebem zlewam. Tuż to jest wierutna bzdura, że przesłania słonia chmura. Jak atrakcją mam być dalej, skoro mnie nie widać wcale? Mój największy atut trąba! Taka piękna i ogromna, swym widokiem nie nacieszy przedszkolaków całej rzeszy. Kiedy nią nabiorę wody, by się skropić dla ochłody, wnet pouciekają wszyscy, myślą, że to deszcz rzęsisty. A gdy będę chciał czasami powachlować się uszami, to przegonię tylko chmury, zamiast rozweselić tłumy. Zdejmij prędko ze mnie czary, żebym znów miał kolor szary. Ja się taki urodziłem, o niebieski nie prosiłem. Słoniu, ty się nie bocz na mnie, bo w niebieskim jest ci ładnie, ale skoro źle się czujesz, to cię słoniu odczaruje.
wezmę różdżkę w obie ręce, cztery kółka nią zakręcę, hokus pokus, czary mary, proszę, znowu jesteś szary. Niezłe było zamieszanie przez to całe czarowanie. Długo by tak opowiadać, ale nocka już zapada. Gdy na niebie księżyc świeci, niech otuli magia dzieci. Hokus pokus, czary mary, nie do wiary, nie do wiary. I love you.
to myself, what a wonderful world. Który tutaj przeprowadziliśmy, kolorowe drzewa. Zapraszam Wiktorię Leszczyńską. Wiktorię Leszczyńską zapraszam po odbiór nagrody. Proszę bardzo. Tak, zapraszam Wiktorię Leszczyńską po odbiór nagrody za udział w konkursie. Dziękujemy serdecznie. Proszę, brawa dla Wiktorii. Teraz poproszę Amelię Osicę. Amelia Osica. Jest Amelia Osica. Po odbiór nagrody za udział w konkursie. Brawa dla Amelii. Teraz poproszę Julię Sochaczewską. Jest Julia Sochaczewska. Może następna osoba z listy. To poproszę teraz Wiktorię Paździok. Czy jest Wiktoria? Czy jest Wiktoria Paździo? Nie ma. W takim razie poproszę Alicję Kluskę. O, witam. Odbiór na kładzie, zrobię się. Proszę bardzo. Brawa! Brawa. Zapraszam teraz Tomka Jaworskiego. Witam Tomka. To są dla kolegi najdziwsze brawa. Tak. Proszę bardzo. Brawa dla kolegi. Kolega dzielnie brał udział. Dzielnie brał udział w konkursie, malował. Wszystkie prace oczywiście są do obejrzenia w parku. Zapraszam. Do widzenia. I teraz za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie Kolorowe Drzewa zapraszam pod nagrody Magdalenę Książek. Zapraszam Magdalenę Książek. Brawa dla Magdaleny. Proszę bardzo. Bardzo jestem gotowy do Ciebie. Dziękujemy. Gratulujemy.
Teraz za zajęcie drugiego miejsca zapraszam po odbiór nagrody Olę Sowę. Brawo Ola, brawo dla Oli. Gratuluję. I teraz za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie proszę państwa, kolorowe drzewa zapraszam po odbiór nagrody Olę Popis. Ola, brawo. Proszę państwa, tą wspaniałą nagrodę, maskotkę ufundował portal www.nostalgia.pl. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do odwiedzenia tego, proszę was. Brawo! Chwila dla fotoreporterów. Ja ze swojej strony serdecznie dziękuję za udział w konkursie wszystkim dzieciom. Rodzicom także, bo także dzielnie pomagali, wspierali. Nie dla ciebie ten film. Dzieci muszą iść spać. Mówią mi tak, ja w twym wieku. To fakt i zamykał się świat. Dozwolony od lat. Zakazany owoc dumnie krążył mi nad głową. Zakazany owoc marzeń ciemnych tabu. Zakazany owoc, znowu szansa przeszła obok. Choć już czułem ten smak. O. Czemu tak jest, że nie wolno mi chcieć rzeczy super na pięć, tych na które mam chęć. Za to co dnia muszę zmagać się sam z górą nudy, gdzie smak dawno wywiał już wiatr. Proszę państwa. Jej. Zakazany owoc, znowu szansa przeszła obok. Choć już czułem ten smak. Zakazany owoc śmieje się nad moją głową. Póki żyję sobie, żyję słodkie tabu. Zakazany owoc, dobrze, że go masz nad głową. Zerwiesz go, posmutnieje świat. Słuchajcie, 25 lat temu to było dokładnie. Zakazany owoc dumnie krążył mi nad głową. Zakazany owoc marzeń ciemnych tabu. Zakazany owoc, dobrze, że go masz nad głową. Zerwiesz go, posmutnieje świat. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Krzysztof Antkowiak! Jak miło było posłuchać tego przeboju po tylu, tylu latach. Dzięki serdecznie. Rolek, pozwól tutaj z tym świętowitem do mnie. My, obrońcy starej wiary, wyznajemy świętowita. Stwórcę i Boga, wszech wielkiego i potężnego, Boga, co nas broni i dba o nas i nasze dzieci i plony. My, obrońcy świętowida, wyzwani zostaliśmy do boju. Do boju staniemy z rycerzami Mieszka I.
Co słychać? TV.